2 Koryntian 5, 17. Mówi tak, tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie nowy, jest stworzeniem, stare przeminęło, to wszystko stało się nowe. Nowe stworzenie równa się nowa historia, nowa rzeczywistość, zupełnie wszystko nowe. Więc nowe stworzenie nie jest przypasowywane starym formom działań. Czyli jako nowe stworzenie jest napisane, że jesteś nowym stworzeniem, oto wszystko stało się nowe. Czyli twoje życie od momentu nowego narodzenia to jest życie z przyporządkowanym, z przyporządkowaną nową formułą pod każdym względem. Nowa formuła, posiadasz prawo do nowej formuły. Pod każdym względem. To, co było do tej pory, ono w ogóle nie jest dla ciebie wiążące. W ogóle nie jest wiążące. W ogóle nie jest wiążące, rozumiecie? To nie ma takiego... byłeś w czymś i teraz, kiedy się narodziłeś z Bożego Ducha, ty jesteś zupełnie nowy. To może być bardzo brutalne, na przykład, ale powiem wam, jak to działa, że decyzja, na przykład, że tak jest, czasami bardzo brutalne. Na przykład ja się narodziłem z Bożego Ducha, powiem wam taką teraz rzecz. Narodziłem się z Bożego Ducha w 2001 roku i teraz tak. Ja w ogóle dziękuję Bogu, bo w moje ręce natychmiast trafiły bardzo dobre chrześcijańskie nauczanie. Ja od razu miałem dobre chrześcijańskie nauczanie. Ja w religię to się władowałem w ogóle później. Ja na początku moje nowonarodzenie to nie miało nic wspólnego z religią. Nic. Ja to się władowałem w religię w kościele zielonoświątkowym. To ja tam w religię wpadłem. Bo ja się... Na krótko i płytko, bo ja na krótko i płytko wpadłem, nie? Ale wpadłem. Natomiast moje nowe narodzenie, to było nowe narodzenie od razu oparte na silnym fundamencie w ogóle prawdy przebudzeniowej. Bo ja pamiętam moi autorzy, których ja książki czytałem na początku, w ogóle, że te książki do mnie dotarły, to było niesamowite. To był Austin, to był Hagen, to były w ogóle takie osoby, wiecie. Ja dopiero później czytałem książki Dereka Prince'a, Watchmana Nee, a pierwsze to ja w ogóle pamiętam, w ogóle Moc Krwi, w ogóle tam, nie wiem, John Austin, czy tam ktoś tam, w ogóle jakieś inne, wiecie, takie rzeczy stare jakieś, nie? Ja zaczynałem rozumieć, że to ja jestem nowy człowiek. I wtedy ja już na przykład zagadką byliśmy już ze sobą przez tyle lat, Wiktor był mały, i ja teraz na przykład mówię, aha, jestem nowy człowiek, więc ja teraz podejmuję decyzję, że ja zostawiam Agatę i Wiktora, bo to stare jest. To jest to, co przynależy staremu życiu. I ja nie wiedziałem, mówię, ja, jeżeli wiecie, że Bóg by mnie nie wykierował w taki sposób, żeby mnie tego nie zostawił, to zostawił na przykład. Ja, wiecie, dla mnie, że wszystko jest stare, polegało na tym, że wracam do domu, pakuję plecak, wychodzę. Bo ja uwierzyłem w to w ogóle jak głupi. I to jest w ogóle prawidłowe. Pamiętaj, jeżeli pójdziesz za Pawłowym kierunkiem myślenia, to będziesz robił jak on. Czyli będziesz biegł, a w razie czego Bóg cię będzie zatrzymywał. Bo jak pójdziesz za innym kierunkiem myślenia, to będziesz czekał, aż cię Bóg poprowadzi. I ten drugi kierunek to jest dramat. Bo większość ludzi nigdy nie odbiera prowadzenia. A Paweł to był inny. Paweł leciał do przodu i jak się mylił, to go Duch Święty korygował. I to jest najlepsze. Poszedł do Bityni, a Duch Święty nie chciał, żeby poszedł do Bityni, to go cofnął z tej Bityni. To do Azji poszedł, bo z Azji cofnął, wiecie o co chodzi, ten Duch Chrystusa go zatrzymał, rozumiesz? Bo mentalność Pawłowa to jest taka, że się biegnie do przodu w imieniu Jezusa, wierząc, że Bóg cię zatrzyma, jak się Bóg będziesz był. A ta inna mentalność, nie Pawłowa, to jest taka, że siedzę w swoim wygodnym fotelu, czekam, aż Pan mnie z niego podniesie i mnie poprowadzi. No i to jest właśnie klop na wiatr. Bo zazwyczaj się w tym fotelu umiera. Rozumiesz?
że ja tak bardziej Pawłowy mówię, zostawiam wszystko. Wszystko, że mnie... Potem jak już wiedziałem, że Agatę proszę o rękę, że zostaje w tym domu, to teraz mówię, dobrze, teraz wyniosę wszystko z domu. Bo tutaj wszystko zakradzione pieniądze, to meble wyrzucę, wszystko powyrzucam, mówię koniec. I modliłem się, naprawdę, żeby Duch Święty nie zatrzymał, ten wyrzucił. Porozwalał, wyrzucił, koniec. Dlaczego? Bo to co stare przeminęło, to wszystko jest nowe. Tego rodzaju szalone działania, tak? Są, znaczy szalone toki myślowe są lepsze niż zapobiegawcze. Bo te zapobiegawcze zawsze nas trzymają takie. Stoi taka hybrydka, człowieku nie wie, czy się ruszyć, czy nie ruszyć. On wiesz, o co chodzi. Rusz! Cię pan zatrzyma, jak źle ruszysz. Nie bój się, chyba o swoje dzieci. Biegnące dziecko Boże jest bardziej bezpieczne niż siedzące dziecko Boże. Rozumiesz? To biegnące dziecko Boże. Idźcie i czyńcie uczniami. Powiedział, idźcie, idźcie, idźcie. On nie powiedział, usiądźcie, uczniowie przyjdą. Idźcie! Jako nowy człowiek masz prawo do nowego życia. Prawo masz. I nowa rzeczywistość jest ci przyporządkowana. Nowa. Nowa. Efezjan 2:10 mówi tak. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Bóg stwarza rzeczy nowe i świeże i niewybrakowane, zawsze. Stworzeni do dobrych uczynków, stworzeni do tego, żeby dobrze, niektórzy to czytają, mówią tak, tu chodzi o to, że jesteśmy stworzeni, żeby dobrze czynić. To nie jest sens tego, że stworzeni, żeby dobrze czynić. To nie sens. Sens tego jest taki, że jesteśmy jako nowe stworzenia, jesteśmy stworzeni, tak, do tego, aby do dobrych rzeczy. Że nam nie są przyporządkowane złe rzeczy. Że nam są nieprzyporządkowane złe czyny. Nam nie są przyporządkowane złe decyzje. Bo do dobrych przeznaczeń. Do dobrych, do dobrych. Do dobrych. Ewangelia Jana 3:3 mówi tak. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli ktoś się nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Kiedy się narodziłeś na nowo, zacząłeś widzieć Królestwo. Ty musisz wiedzieć, jakby wierzyć, to ty widzisz Królestwo. To, że ty masz, to byś nie wolno przestraszyć wielkich myśli, wielkich marzeń, wielkich pragnień. Nowych myśli, nowych pragnień, nowych marzeń. Bo ty widzisz Królestwo. Królestwo to są nowe rzeczy. Nowe, nie stare. Rozumiesz? Królestwo to nowe rzeczy. Nie wiem, narodziłeś się z Bożego Ducha, leżą stare spodnie, takie stare, zjechane spodnie i ty te spodnie, oczywiście nie masz w kieszeni jeszcze pieniędzy, żeby kupić nowe spodnie, masz tamte spodnie, ty teraz będziesz widział, o to teraz mam te spodnie, to teraz będę miał na naprawę tych spodni. Bóg nigdy nie włoży w ciebie myśl naprawy tych spodni. To nie jest myśl Boża, to jest myśl stara. To jest światowe myślenie. Wiesz jaka jest myśl? My się tak marzę o nowych spodniach, o 10 parach. 10 par, no to 10 par, bo to jest myśl Boża. To ty nie gromi takiej myśli w ogóle, że to 10 par to niedobrze. Że to dobrze jest, że chcę naprawić te stare. Nie. To jest dobrze, że chcesz mieć 10 nowych. Bo to jest myśl Boża. Bo to jest myśl Boża. Myśl Boża nie jest, proszę Ciebie, żeby przetrwać do końca miesiąca. Myśl Boża, proszę Ciebie, jest, żeby mieć 2 razy więcej pieniędzy, 3 razy więcej, 4 razy więcej, 5 razy więcej. Rozumiesz? To jest myśl Boża. Wielu chrześcijan odrzuca
odrzuca myśli Boże, bo one dla nich są nużące. Bo to za duże jest dla mnie. A czego to jest za duże dla ciebie? Przecież widzisz królestwo. Królestwo widzisz. Królestwo. Królestwo. Tam nie ma, tam nie ma małych rzeczy. Wiesz o co chodzi? Tam jest potęga, siła, okrąg. To, co przychodzi z nieba, jest lepsze od tego, co jest na ziemi. Zawsze. To, co jest z nieba, jest lepsze od tego, co na ziemi. Choćby nie wiem, jak dobre rzeczy były na ziemi. To, co z nieba, to lepsze. Lepsze. Gdyby Słowo Boże zawiodło, to wszechświat by się zawalił. Rozumiesz? Ty musisz rozumieć, że ty masz nowe DNA. I jako człowiek z nowym DNA, ty masz przed sobą nową przyszłość. Nową. Zupełnie nową. Nie dziedziczysz nic po rodzinie z ciałem, ani po środowisku, w którym kiedyś byłeś. Nie ma takiego, czego dziedziczę. Jeśli w to wierzysz, to będziesz dziedziczył. Wiesz, o co chodzi. Jeśli w to wierzysz, to nie ma żadnego problemu. Ale jeśli w to nie wierzysz, to nic nie będziesz dziedziczył po nich. Wszyscy mogli umierać na zawał serca, ty nigdy nie umrzesz. Na tobie się skończyło umieranie na zawał serca. Na tobie się skończyły samobójstwa, na tobie skończyły się patologie, alkoholizm, narkomania, bieda, nędza, głupota, rozłamy w małżeństwach. Na tobie się skończyły, koniec. Rozumiesz? Nowe. Wszystko nowe. Należysz do rodziny Boga i masz DNA Boga. Wiara powie to, co mówi Bóg. Wiara nigdy nie działa inaczej, niż mówi Bóg. Jak Bóg mówi o to wszystko jest nowe, tak? To wiara będzie tylko o nowe. Jak na przykład próbujesz wierzyć o naprawę starego, to nie dziw się, że to nie działa. Wielu chrześcijan wierzy o naprawę starego. Rozumiesz? Na przykład ja mam często takie rozmowy, na przykład ludzie mówią, a dzwoni do mnie ktoś, mówi, Arturze, czy możesz się ze mną modlić o naprawę mojego małżeństwa? Ja mówię, a ja nie wiem, a co to jest, a co ty masz za małżeństwo? No mam męża niezbawionego i chcę się modlić o naprawę, bo on jest taki niedobry, ja mówię, ale to ja absolutnie. Nie. Nie będę się modlił z tobą o naprawę twojego małżeństwa, masz niezbawionego męża, bo ja dlaczego ty mówię, co ty masz za podejście do niego, kto to jest dla ciebie, ten osobnik? No mąż mój jest. Jesteś odrodzona z Bożego Ducha? Jestem. To nie jest mąż twój. No teraz najpierw zrób porządek w swojej głowie, zadzwoń do mnie. W momencie, kiedy zadzwonisz, jak do mnie zadzwonisz, to jest Artur, że jest mężczyzną, który mam podpisany dokument, że jesteśmy małżeństwem. Jest to człowiek ze świata. I chcę teraz, żebyś się zgodził ze mną w modlitwie, żeby pozrywać demoniczne w ogóle łuski z jego oczu, bo będę mu głosiła Ewangelię, bo chcę, żeby się nawrócił do Jezusa, tak? To ja się będę z tobą zgadzał w tej modlitwie. Okej? Okay? Tak, to co to jest? Ty do mnie w ogóle mówisz nieprawdę jakąś. Masz jakiegoś tam w domu osobnika, płci męskiej, z którym masz podpisany dokument, że jesteście małżeństwem, jest to syn diabła, ty jesteś córka Boga, tak? I dlaczego, o jaką naprawę się mam w ogóle modlić teraz? Co to jest naprawa? Żeby syn diabła ci nie dokuczał, mam się teraz modlić, żeby był miłym synem diabła, tak? Czy żeby co tam było? Mniejsze demony przychodziły, co tam mam? No co się mam modlić? Bo nie do końca rozumiem taką modlitwę. Bo rozumiesz, mówię, zadzwoń może jakiegoś religijnego człowieka, on się z tobą zgodzi w modlitwie, jak najbardziej. On będzie się modlił, żeby twój mąż był dobrym mężem dla ciebie. Żeby dobry syn diabła był dla ciebie, miły, sympatyczny do końca życia twojego. Rozumiecie, że ten system to jest normalna rzecz w tym świecie. Normalna rzecz. A ja się nie chcę modlić o takie sprawy. Ja nie chcę. Ja chcę, żeby łuski z jego oczu spadły, żeby się chłop narodził z Bożego Ducha. Rozumiesz? Ja tego w ogóle chcę. Ja chcę, żeby to było normalne małżeństwo. Normalne małżeństwo, proszę ciebie, to jest on, ona i Chrystus. Takie małżeństwo. Taki trójkąt. Rozumiesz? To jest małżeństwo. A reszta to ja nie wiem, co to w ogóle jest. Reszta to jest jakaś hybrydka. A więc teraz pamiętaj, wierzymy na poziomie prawdy Bożej. Ja muszę być pełen prawdy Bożej, żeby moja wiara funkcjonowała, bo inaczej moja wiara to jest mrzonka, papierowa.
Ja muszę wiedzieć, że jestem nowy i wszystko jest nowe. Nie naprawiam starego. Nie przyszywa się do nowej szaty starej łaty, czy tam odwrotnie, do starej szaty nowej łaty. Tak, o. Nie przyszywa się, bo to się rozlezie. Tak? W ogóle mentalność dziada to polega na tym, że my ciągle naprawiamy coś, co jest stare. To jest taka mentalność dziada, rozumiecie, o co chodzi? Cały czas naprawiamy, 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 naprawiamy. Rozumiesz? Piąta, ósma dziura w garku, lutujemy gar. Cały czas. Lutownica leci. Potem jak podliczysz prąd z tej lutownicy, to więcej ci wyszło, niż byś kupił pro ciebie garki, cepera czy czego innego. Na prądzie więcej stracimy. Ale ty lutujesz? Cię demon pędzi. Napraw stary, napraw stary, napraw stary. Zamknij mordę dziadu. Stare przeminęło. Stare przeminęło. Oto wszystko jest nowe. Ja jestem nowy, mam prawo do nowego. Ja nie naprawiam starych rzeczy. Rozumiecie? To nie wolno takich rzeczy robić. W swojej głowie nie wolno. A dziad siedzi równo. Wiara będzie się czepiać tylko tego, co jest prawdą. A więc my musimy być pełni prawdy. Jak próbujemy wierzyć, inaczej to będzie problem. Drugi Koryntian 5:21. Drugi Koryntian 5:21. Tak. On tego, który nie znał grzechu, zaraz grzechem uczyni, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Bóg tworzy nowy naród. Kiedyś to było niemożliwe, bo ludzie byli wszyscy niesprawiedliwi. Oni byli nieusprawiedliwieni. Nie można było nowego narodu stworzyć. Teraz jest stworzony nowy naród. Nowy naród. Rozumiesz? Kiedyś Bóg nie mógł stworzyć z rzeczy starych narodu swojego. To było niemożliwe. Duchowego narodu. Izrael to był naród według ciała. Mamy tu, widzimy, taki w ogóle pewien rys, jak to ma wyglądać w duchu później. Prawda? Ale to w Chrystusie Jezusie następuje zmiana duchowego DNA i powstają nowi ludzie i tworzą nowy naród. W ogóle Kościół to jest nowy naród. Rozumiecie, o co chodzi? To nowa konstrukcja. To się nijak ma do systemu, który jest wokół. Nijak. W kościele panują inne zasady, nowe reguły, nowe formuły. Stare nie działa. Dlatego na przykład w kościele przebudzeniowym nie ma możliwości, żeby się religia utrzymała. No nie ma możliwości, bo ona zdechnie. Bo ona będzie chciała rozkręcić coś, to nie ma, bo tu nowe już jest, to już jest nowe. I ktoś mówi, ja to tam tak było, a teraz jest tak. Ja nie wiem, dlaczego się dziwić, że jest tak, jest. A tam to działało, ona działało kiedyś, a teraz już jest dziś nowe. A jutro będzie, a się okaże, co to się jutro. Ufaj, bracie. Gdzie? Kiedyś taki człowiek, który razem ze swoją, czy we dwójkę z żoną, bo zakładali różne kościoły, oni byli ze szkoły hengenowskiej i tutaj na terenie Europy Wschodniej zakładali kościoły, między innymi założyli 3 kościoły w Polsce. No dzisiaj te kościoły to są religijne kościoły, ale początek tych kościołów był żywy. I on siedział w więzieniu, ten facet. W Amerykanie siedział w więzieniu kiedyś. I on opowiadał, składał świadectwo, jak podczas kiedy on siedział tam w więzieniu, to też siedział człowiek w więzieniu, bo się też w więzieniu nawrócił ten facet. I siedział tam też człowiek w więzieniu, który się nawrócił. I to był człowiek, który siedział za morderstwo. I on jak się nawrócił, a sprawa była w toku, to była sprawa, znaczy była sprawa do sądu wyższej stacji zaniesiona.
On uwierzył, teraz posłuchajcie, uwierzył w to, że jest nowym stworzeniem. Uwierzył w to, że jego grzechy są przebaczone. Posłuchajcie, co zrobił na tym fazie. Uwierzył w to, bo on zabił tego człowieka. Zabił tego człowieka, nie? Uwierzył w to, że nie musi resztę życia spędzać w więzieniu. Ponieważ Bóg przebaczył mu to, że on zabił człowieka. Rozumiecie? W ogóle nie było w nim krzty samosprawiedliwości. I zaczął się modlić. I powiedział, Panie Boże, a bo ta była sprawa związana z tym, że były badania w tym momencie robione nad jego DNA. Znalezionym na miejscu zabójstwa. I tam był jakiś problem z DNA. I to poszło do ponownego rozpatrzenia. Bo w pierwszej instancji oni uznali, że to jest jego DNA. Natomiast tam był jakiś problem, i to taki problem natury technicznej. Coś zostało niedopełnione, trzeba było powtórzyć te badania. I on się modli, nie? I mówi, Panie Boże, jestem nowym stworzeniem. I on po tej modlitwie złożył wniosek, że mu pobrano krew. Bo powiedział, że jest takie prawo, ponieważ mają, bo oni mieli już jego próbki poprzednie, a on mówi, że chce, żeby teraz w nowej instancji pobrano znowu jego krew i żeby zrobiono nowe zupełnie badanie. I zrobili nowe badania, on miał inne DNA. I on wyszedł na wolność. I ten człowiek o tym opowiadał tutaj. On mówi, to było w czasie, kiedy ja siedziałem w więzieniu. Zobacz, on zabił tego człowieka. Ktoś mówi, jaka to sprawiedliwość? Ano żadna. Bóg po ludzku nie jest sprawiedliwy w ogóle. Jest zero sprawiedliwości. Rozumiecie, o czym ja mówię? To jest bardzo ważne. Bóg po ludzku nie jest sprawiedliwy. Bóg po ludzku nie jest sprawiedliwy. Bóg mówi tak. Przebaczyłem ci grzechy, jesteś nowym stworzeniem, biegnij. Panie, a jeszcze konsekwencje, świat chce, żebyś poniósł. Dobra, olej świat. Ja jestem Panem. Ja. Panem. Pan! Rozumiesz, cię usprawiedliwił swoją krwią. Ja się pytam, jakie konsekwencje? Ktoś mówi, no wiem co? No. Nie pasuje ci to. Masz już do tego. No tak, ale za przestępstwo. Co za przestępstwo? Za przestępstwo Chrystus umarł. Coś jeszcze do tego trzeba dodać? Za przestępstwo Chrystus umarł. Jesteś nowym stworzeniem. Nie musisz ponieść żadnych konsekwencji. Przestań. Bo jak się uprzesz, że musisz ponosić, to poniesiesz. Rozumiecie? Ja byłem winny kupę pieniędzy. I w ogóle nie wziąłem tego w taki sposób, że teraz mu pieniądze oddać. Nieraz mnie pytali, oddajesz pieniądze, ja mówię, weź. No zadośćuczyniłeś, ja mówię, co, ale komu? Komu zadośćuczyniłem, nie wiem. Jak ja kradłem całe życie. Komu miałem zadośćuczynić? Jak? Ja bym nie chciał. Mnie pytają, a tego załatwiłeś tu sobie sprawę, a załatwiłeś tam sobie sprawę? No nie. Nie załatwiłem żadnej sprawy. Jezus zamiłował na krzyżu. Bo to jest niesprawiedliwe. No to jest niesprawiedliwe, tak. To jest zgorszenie. Zgorszenie. Ale jesteś nowym człowiekiem. Należą ci się nowe formuły. Rozumiesz? I tak musisz myśleć. Tak musisz myśleć. Nie ma w tobie winy, nie ma w tobie potępienia, nie ma w tobie poniżenia, nie ma w tobie nic. Nic nie ma w tobie. Zadośćuczynienie, rozumiesz? To jest krew Jezusa przelana na krzyżu. Finito. Krew Jezusa przelana na krzyżu. Krew Jezusa przelana na krzyżu. Wystarczająca ofiara, jedyna. Jak powiedziałem teraz, miałem prelekcję w takiej Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie wśród studentów resocjalizacji i profesorów resocjalizacji. I powiedziałem im parę rzeczy takich. Okazało się, że no,
Pytam, no czy są jakieś pytania po tym zamiarze? No nie było żadnych już pytań. No, no, no nic. Pokazałem najwyższy szczyt prawa, jaki istnieje. I mówię, oto stoję przed wami. Tak? Efekt prawdziwej resocjalizacji. Z najwyższym możliwym poczuciem bezpieczeństwa. Najwyższy możliwy stan, jaki może osiągnąć człowiek. Poznałem Jezusa. Uwierzyłem, że umarł za moje grzechy. Tak? Stałem się nowym człowiekiem. Podchodzi do mnie taki profesor, co filozofię tam wykłada. Podchodzi do mnie i mówi tak, poda mi rękę i mówi tak. Cóż mogę powiedzieć? Z doświadczeniem się nie dyskutuje. Koniec. Rozumiem, no wyproś, ja taki jestem. Pokazałem im to, w czym byłem. Pokazałem niemożliwość w ogóle formą resocjalizacyjną. Ja mówię, ludzie, ja się śmiałem z terapeutów, psychologów, pedagogów. Mnie w ogóle przez lata próbowano naprawić. Przez lata. Mówię, wiecie, jaka jest reakcja więźnia, który idzie do pani psycholog i od niej wraca? Po rozmowie, ale fajna dupa. Jeszcze w życiu nie słyszałem czegoś bardziej wniosłego. Mówi, gdzie u terapeutki albo u psycholożki. O. Mówię, wiecie, rozumiecie to? O, to są reakcje. System ziemi nie działa. System nieba działa. Mówię, jeżeli wasza resocjalizacja będzie w stanie wybudować w kimś poczucie bezpieczeństwa, realne, prawdziwe poczucie, więc macie sukces. Jeśli nie, to nie. Ale mówię, osobiste spotkanie z Jezusem powoduje najwyższy poziom poczucia bezpieczeństwa. Ja dzisiaj już się nie boję być innym, nowym. Dzisiaj się nie boję stawiać czoła wyzwania. Oto resocjalizacja. Tak, jestem zresocjalizowany. W tobie nie ma nic, co by było stare. I żadna twoja myśl, ona nie może trzymać się tego, co stare. Bo w tobie nie ma nic, co stare. Nic. A jeżeli nie zrozumiesz twojej pozycji przed Bogiem, to będziesz miał życie pełne porażek i przygnębienia. Po prostu. Bo to tak będziesz se żył. W porażkach i przygnębieniu. W porażkach. Wiesz, co definiuje fakt, że jesteś człowiekiem funkcjonującym realnie w prawdzie? To, że jesteś realnie szczęśliwy, że jesteś człowiekiem sukcesu, że nie masz wewnętrznych dylematów i zawirowań. Rozumiesz? O! To definiuje. Jak tego nie ma, to nie ma w ogóle, to nie jest fakt, co ty przeżywasz. To zmieniasz myślenie, mówisz dalej. Pamiętaj, że Bóg, On, to jest szczyt tego zbawienia, końcówka tego zbawienia, to jest zjednoczenie z człowiekiem. To po prostu jest końcowy temat. To kim jesteś teraz, to przewyższa absolutnie wszystko to, kim byłeś do tej pory. Bez względu na to, co ty przeżywasz, jak do tego podchodzisz. To jest większe niż wszystko, co było do tej pory. Jesteś większy, potężniejszy, silniejszy. Mnie przeraża, jak ludzie byli w świecie tacy ekspresyjni, potrafili sobie radzić, potrafili w ogóle działać, nawrócili się do Jezusa, obsiedli na podwoziu, on siedzi. On nie wie teraz, co ma robić, on czeka na prowadzenie pańskie, on w ogóle nie wie, w którą stronę się ma ruszyć. Ja mówię, człowieku, co się z tobą stało? Przecież jeżeli ty w świecie posiadałeś taką formułę na poziomie ciała, rozumiesz, o co chodzi? Czyli w ogóle masz takie predyspozycje nawet do tego. To dlaczego ty dzisiaj jesteś w takim stanie, w którym ty dzisiaj jesteś większy, silniejszy, potężniejszy? Jak ty w świecie miałeś taką ekspresję życiową, to cię powinieneś mieć 1000 razy większą ekspresję życiową. Bo czego ty się boisz? Czego cię obawiasz? Dlaczego taki jesteś powściągliwy w tym wszystkim?
ja ci zaraz rozkurę. Chociaż spójrz na siebie, jesteś lepszy niż byłeś. Większy niż byłeś. Przecież zobaczcie, nasza wiara się opiera na tym, kim my jesteśmy, rozumiesz? No to nie ma innego. Jak ja widzę siebie większym niż byłem, to wiem, że mogę większe rzeczy robić niż robiłem, no. No to tak działa. Te słowo użyte przy stworzeniu ziemi, z niczego stworzył. To jest słowo, które potem jest użyte, greckie słowo, potem przetłumaczone na greckie słowo, które jest użyte do stworzenia nowego człowieka. Wiecie, stworzył nowego człowieka. To jest to samo słowo. Hebrajskie słowo to jest słowo odzwierciedlające ten grecki zwrot. Czyli w ogóle stworzenie z niczego. Zupełnie nowa rzecz, nowa forma. Kiedy ziemi nie było. Tu nie jest ziemia, nie było ziemi. Teraz on stwarza ziemię. Kiedyś nie było nowego człowieka, teraz jest nowy człowiek. Wiesz, że ziemia się nie może z czymś utożsamić. Po prostu jest ziemia. Ona nie jest podobna do czegoś czy coś. Rozumiecie? To po prostu nie była, jest. I teraz to, że ty chodzisz w tej starej powłoce, że masz to samo imię, to samo nazwisko, że jesteś teoretycznie na zewnątrz taki sam, to w ogóle nie oznacza, że jesteś w środku ten sam. Jesteś inny człowiek, inny. Niepodobny do niczego. Nie masz w ogóle jakiegoś takiego wzorca. I nie masz też przed sobą do przeżycia jakiegoś starego elementu. Nic nie masz do starego do przeżycia. Nic. Jest taka piosenka śpiewana, taka, to satanistyczna jest piosenka. Natomiast ją się śpiewa w kościołach różnych, ona brzmi mniej więcej w ten sposób. Więc nie mów mi, nie. Więc nie mów, że zbawienia nie ma. Myślałem, nie pamiętam jak dalej. Na, 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 na. I tam w końcu jest im większy ból, tym bliżej Bóg. Oni tak śpiewają. Naprawdę, że tak śpiewają. I taka melodia jest do tego taka osuwista, taka. I ona pokazuje nam, że w ogóle jesteśmy tymi nowymi stworzeniami, ale idziemy teraz w tym życiu po tych w ogóle kolcach, po tej tragedii takiej. Im większy ból, tym bliżej Bóg w tym wszystkim. Już się zbliżamy do tego nieba i zaraz nam święci obmyją te rany i już będzie dobrze. Tak się uczy ludzi. Bo tak jesteś nowym człowiekiem, ale idziesz przez stare życie. Bóg, to prawda. Ty jesteś nowym człowiekiem, masz nowe życie! Nowe życie! Nowe! W mojej Biblii jest napisane, że będziecie deptać po wężach i skorpionach i nic wam nie będzie. A nie, im większy ból, tym bliżej Bóg. Rozumiem? Będziecie deptać po wężach i skorpionach i nic wam nie będzie. To jest napisane. To jest myślenie Boga. Panie skorpion, skorpion, zdecz go! Panie Labutów, uspokój się! O główniku. Dać! Mogę. Jest. Dziwne. On dziwi się. On się dziwi, że może go zdeptać z koło nogi. Przyjąłeś nowy wsad do wnętrza. Rozumiesz? I nowa przestrzeń przed tobą. Ok? Ja tak bardzo chcę, żebyście to pojęli. Ponieważ wiara się porusza tylko w tej przestrzeni. Rozumiesz? Superbohater musi uwierzyć w swoje supermoce, żeby one mogły działać. Jak superbohater nie uwierzy w swoje supermoce, to nigdy, tak? Nigdy nie będzie superbohaterem. Nigdy. On teoretycznie będzie nim, ale w praktyce nie będzie. Musi uwierzyć. Nie może się kłócić też z tym wszystkim. Tak?
Nie może walczyć z tym, musi zrozumieć. Fajnie jest pokazana historia Hulka na przestrzeni Avengersów, jak on w ogóle dochodzi, jak on dochodzi ten Hulk, na końcu się pogodził sam ze sobą. To jest mistrzostwo świata. No on go walczy ze sobą, walczy, bo będzie w takim stanie, że strzela w usta, bo dziewnie strzela sobie w usta, a Hulk pochnął pocisk człowieku. To nowe jest, to nowa konstrukcja, siedzi mu w środku, nowa, silna, potężna, tak? No na końcu jest pogodzony, dopiero w tej ostatniej części tam widać w ogóle, że Hulk chodzi po ciebie już w ogóle w okularkach, rozumiesz, jest pan profesor, wiesz, także... Połączenie w ogóle, zrozumienie tego, to tak ma być, o to chodzi, tak? Bo mówię, dzieciaki, to o to mi chodzi. Nowi jesteście. Ani się nie kłóćcie ze sobą w środku, tak? Ani nie uważajcie się za starych. Nie kombinujcie z tym, macie nowe życie przed sobą. Panie, ale tak wiele starego wokół, tak wiele wchodzi do głowy. Ja wiem, mówi Bóg, taki to syf tutaj, no. Dlatego rozwalimy ziemię już niedługo. Już niedługo wielki pożar. Już niedługo. Będziemy to jarać, tylko będzie włóczyć. Rozumiecie? A na razie chodzimy sobie jeszcze po tym. A to wszystko do zjarania. Okej? Okay? Na luzie, ale dzisiaj jeszcze w ogóle tu jesteśmy, dlatego to cały czas atakuje nas, tak? To cały czas skwierczy, bryszcze, nie wiem, włazi gdzieś do środka. Ale ty jesteś nowy, przed tobą nowa przestrzeń, nowe rzeczy, bierz się za nowe rzeczy. Nie bój się nowego sposobu myślenia, nie bój się wierzyć o niemożliwe, nie bój się wierzyć o nowe. To jest, jesteś nowym tworem wyłącznie wykonanym przez Boga. Nie ma w tobie nic starego. A rzeczy zaczną się zmieniać wokół ciebie, jak umysł twój zacznie się zmieniać. Wcześniej się nie zaczną zmieniać rzeczy. Przestań narzekać, że rzeczy się nie zmieniają. Rzeczy wokół ciebie nie zmieniają się dlatego i tylko dlatego, bo nie zmienia się twój umysł. No. No, rozumiecie? To w twoim umyśle istnieje guzik, guzik, na który naciskasz i się otwiera przed tobą brama za bramą. Bóg mówi, mam dla ciebie skarby. A ty siedzisz i mówisz, Panie, pobłogosław mnie. No i co? Jak można rozmawiać z takim człowiekiem? W ogóle czasami macie do czynienia z ludźmi, którzy mówią, nie rozumieją w ogóle prostych form. Zauważyliście to? Są tacy ludzie. Nawet na takim poziomie światowym. Mówisz coś do niego, jakąś rzecz, a on nie rozumie, bo on ma swój pogląd. W ogóle często starzy ludzie tacy są, wiecie? Oni coś przeżyli, na przykład mówisz coś do niego, że to się tak robi. Co ty wiesz, ja wojnę przeżyłem, mam 80 lat. To, że masz 80 lat, babciu, nie oznacza, że jesteś ode mnie mądrzejsza. Jesteś tylko starsza. Nic więcej nie znaczy, że masz 80 lat, a ja mam 40 lat. To nie oznacza, że jesteś mądrzejsza. Jesteś starsza. Rozumiesz? Moja babcia do końca życia żyła w systemie dziadostwa. Do końca swoich dni. Po prostu żyła w dziadostwie. W dziadostwie. Rozumiesz, o co chodzi? Zawsze wszystko było na wszelki wypadek, zawsze ten wszelki wypadek, rozumiesz, zawsze na jakiś wszelki pieprzony wypadek było coś. Zawsze człowieku się nawet z rajstów obcinało gumkę, tam jak się rajstopa porwała, to się nie gumkę, tylko z rajstów się brało kawałek rajstopy i się sznurki z tego robiło, żeby coś zawiązać. Bo to te powojenne pokolenie, ono dostało w tyłek, proszę ciebie, od Hitlera, ono dostało w tyłek od Stalina. I oni wszystko zbierali, rozumiesz, świat zbieraczy to był. Gwoździk przyda się, śrubka przyda się. Co filiżanka to leżała, śrubka, gwoździk, pierdółka jakaś, nitka, człowieku. I wszędzie, gdzie się ktoś palcem, coś tam się znalazło. Po co to w ogóle? Guzik. Bo tak było, głowy zryte przez faszyzm i przez komunizm.
Rozumiecie, o co chodzi? Duch dziadostwa przeniknął ten kraj. I potem następne pokolenie wrosło w to i mówiło się do tego następnego pokolenia, aby przeżyć, abyś miał pracę, żebyś tylko miał pracę, żebyś tylko przeżył, żebyś tylko związał koniec z końcem. Ucz się, żebyś miał pracę, żebyś nie stach. Żyj tak, żebyś nie stach. Co to jest? Wbito do głów. Rozumiecie, wbito do głów. Teraz człowiek rodzi się na nowo, tak? A w jego głowie jest to właśnie. Żyj tak, żeby nie zdechnąć. Nic się nie zmieniło. Wiecie, jaką robotę ma Bóg? On dopiero terapię prowadzi nam. On teraz terapię na człowieku. Bierze takiego delikwenta, który tak ma w głowie, nie powiem, duch odrodzony, pełen mocy, taki Hulk siedzi w środku, rozumiesz, o co chodzi? A on chodzi i zbiera człowieku gumki od majtek na wszelki wypadek. Jakby jutro miał być koniec świata, będziemy to o tym nie wiem, co zwiąże. No to wiesz, o co chodzi? On zbiera. On zbiera. To szybko już musimy wszystko mieć. Co to jest? Psychologia to nazywa zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne. Że tak nazywa. Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne. No to się leczy. Rozumiem? Panie siastro. I teraz, dlaczego ja o tym mówię? Bo to jest normalne życie przeciętnego chrześcijanina, który tak ma w głowie. Tak? To jest zapobiegawcze życie. Zapobiegawcze. Życie zapobiegawcze. Ożenię się zapobiegawczo, za mąż wyjdę zapobiegawczo, żebym przypadkiem nie zaczął być nieszczęśliwy czy nieszczęśliwa. Szybko muszę to zrobić, żebym nie był nieszczęśliwy. Szybciutko. Siążenie wyjdę za mąż. Obsiadam. Już nieważne, że to małżeństwo potem leci na poziomie 15% jakości. Nieważne. Ważne, że już się znaczy. Nie, to nieważne. Zrobię szybko coś, tak? Szybko. Wejdę w służbę, tutaj będę działał, bo to trzeba działać, bo ja muszę działać, bo jak nie będę działał, to nie wiem, co się wydarzy. Nie wiem, co się wydarzy, jak będziesz działał w tym stanie. Bo nie wiem, co się wydarzy, jak ciebie naprodukujesz tutaj człowieku dziwas, tak? Ismael, jak ich nas prowadza. Jak się tłucze ludziom w głowach w religijnym kościele. No weź, normalny, codzienny religijny kościół. Już człowieku iść do służby, już do... Tutaj ile tu ludzi, jak tutaj przyszli do mnie, mówią, Artur, proszę cię, tylko nie każ mi w ogóle, żebym głosił coś. Ja mówię, dlaczego myślisz, że każe się coś głosić? No bo byłem w poprzednim kościele, zaraz mnie wzięli, żebym głosił, a ja w ogóle nie wiem, o co chodzi. Dobra, mówię, nie ma problemu, no, nie do głowy nie przyszło, żebym głosił do ludzi. No, rozumiesz, o co chodzi, no bo... Bo religia od razu dawaj, szybko, musisz coś zrobić, zrób, wykopcy, zrób, jakkolwiek, rozumiesz, o co chodzi. Ale byś to zrobił. Bo jest w głowie mentalność wyrobienia czegoś, zrobienia czegoś. Tak? Człowiek narodzony z skóry uświadamia sobie, kim jest teraz. Jeszcze jest żywą istotą, realnie żywą. Że jest częścią żywego organizmu, że jest częścią Boga. Wyznaje go, mówi o tym. Mówi, Boże mój, ile ja mam rzeczy w zasięgu swoich możliwości. Halleluja. Boże mój. Nie będę bał się marzyć, nie będę bał się pragnąć. Będę wierzył o rzeczy niemożliwe. Będę się poruszał w swoich prawach. Będę wywalał każdy chory system z mojej głowy. Tak będę żył, Panie mój. Rozumiesz? To jest nowe stworzenie. To jest nowe stworzenie. Stworzenie, które nie zadowala się egzystencją jakąś. Ono za tym nie zadowala. Wiecie, mnie interesują ludzie, którzy mają ideały. Ja lubię takich ludzi. Z różnych dziedzin. Przyglądam się im. Wiecie? Zawsze mnie to ciekawiło. Mówię, Panie Boże, co to jest, że są tacy ludzie, co mają ideały, są tacy, co nie mają ideałów? Ja nie mówię, że ci, którzy mają ideały, to że oni nie robią też głupich rzeczy, to nie w tym sprawa, ale zawsze mnie ciekawi ludzie, dlaczego chcą zmieniać świat, chcą coś robić, a są tacy ludzie, którzy nic nie powie. Nic. I tu się ten wróg będzie pokazał, bo to są funkcje, które są w ogóle przeze mnie ludzkości dane. Rozumiesz? Bo to trzeba proroczo obejrzeć.
Człowiek nie jest powołany do wegetowania, do wegetacji. Człowiek to nie jest zwierzę, że chodzi jak na szkod, proszę Ciebie, Micha Kuweta, parapet, człowieku coś tam. Człowiek to nie jest takie stworzenie, co tak ma żyć. Micha Kuweta. Rozumiesz? Człowiek to jest w ogóle konstrukcja, tak, bogopodobna. Na obraz Pański. Jest powołany na Twórcę. Tak, na Kreatora. I kiedy rodzimy się na nowo, otwierają się bramy tego przed nami, tak? Bramy! Bóg mówi, teraz dziecko moje, możesz kreować na maksa. Nie bój się sięgać po rzeczy wielkie. Nie bój się wierzyć. Nie bój się brać moje prawdy i uznawać je za fakt ostateczny. Nawet kiedy upadasz, to nie oznacza, że stałeś się przecież stary. Rozumiesz? Upadasz, bo jeszcze nie poprzemieniałeś różnych rzeczy, no to upadłeś. Stary, przemieniaj dalej. No weź. Wstań i przemieniaj dalej. Popełniłeś błąd, wstań i przemieniaj dalej. Nie możesz mówić inaczej w swoim życiu, niż mówi prawda, bo będziesz na siebie wydawał wyroki. Nie wydawaj na siebie wyroku. Dobrze? Nie wydawaj na siebie wyroku. Mów tak, jak mówi Słowo Pańskie. Mów tak, jak mówi prawda. Nie wydawaj wyroków na siebie. Nie zapominaj, że jesteś kreatorem. Bądź kreatorem rzeczy, które są z Boga. Nie uwalniaj poglądów ze świata. Nie uwalniaj. Bóg Cię stworzył doskonałym, włożył Cię w doskonałe tory życiowe. W ten sposób masz żyć i uwalniać wiarę. Wiedząc, że jesteś doskonały. Wiedząc, że jesteś doskonały w torach życiowych. Masz zmieniać wszystko, co temu nie odpowiada na poziomie swojego umysłu. Jeżeli jakakolwiek myśl nie odpowiada temu, że jestem doskonały, to jest zła myśl. Muszę ją wymienić. Muszę ją zmienić. Jeśli jakikolwiek pogląd, który jest we mnie, nie odpowiada temu, że jestem doskonały, święty, potężny, wielki, ja muszę to zmienić. Muszę to zmienić. Że jakakolwiek myśl nie odpowiada temu, że jestem szczęśliwy, zaspokojony, że jestem pobożny. Muszę to zmienić. Rozumiesz? Muszę zmienić. Nie będę się zastanawiał, dlaczego tak mam. Będę zmieniał myślenie. Będę zmieniał myślenie, bo moje myślenie, tak? Ono pociąga za sobą konkretne decyzje. Rozumiesz, że decydujesz tak, jak myślisz? Nasze decyzje, przyjaciele, to już jest nic innego, tak? Jak władza wykonawcza. Nasze myśli ustanawiają to się, a nasz ośrodek decyzyjny już tylko decyduje na podstawie naszych myśli. Jeżeli człowiek myśli, że jest byle czym, ok, to jego decyzje będą na poziomie osiągnięcia byle czego. Byle czego. Znajdzie guzik. A, guzik, aleluja, dzięki Panie za guzik. Bo weź. Guzik, masz, dziękuję Panu za guzik? Naprawdę? Naprawdę dziękuję Bogu za guzik, że znalazłeś? Tak, bo to jest od Pana. Weź. Przecież Pan by Ci dał guzik? No guzik? No bez przesady, kto by chciał dostać guzik? No który zdrowy człowiek drugiego by guzik przyniósł? Powiedział, masz guzik. Kocham Cię. Kocham Cię, umarłem za Ciebie na krzyżu, masz guzik, masz. Przecież to człowieku to w firmach Barei nawet nie ma takich w ogóle rzeczy. O co chodzi? Mentalność dziada, zaraz guzik. Mentalność milionera, jak będzie to kopnie, to i pójdzie dalej. Wiesz o co chodzi? To człowieku, po co mu guzik? Na co mu guzik? Czy on nie myśli na poziomie guzika?
Rozumiesz, o co chodzi? On myśli, jak tu fabryki guzików można otworzyć na przykład, a nie guzik. I tak pod każdym względem, no, wszędzie również przydarza się to w jego życiu. O, halleluja, coś znalazłem, coś. Ale co znalazłeś? No, coś. Kurczę, no. Wiesz, głupi to i palcem się pobawi, nie? Kurczę. To nie tak. Nie ma, coś znalazłem. Ja szukam rzeczy wartościowych. Wartościowych rzeczy. Wartościowych rzeczy. To, że ja lubię oglądać filmy, to do głowy mi nie przyszło, żebym ja poszedł do kina, proszę ciebie, na, nie wiem, rumuński film, rozumiesz, dramat psychologiczny, proszę ciebie, o piesku z dwoma nogami w wersji oryginalnej. Ja bym nie poszedł na to. Dlaczego ja na to nie poszedł? Rozumiesz? Bo ja bardzo szanuję swój umysł. Żebym po tym filmie wyszedł w takim stanie, że człowieku, żebym, nie wiem co, nie szarpał. Ja wybieram, ale na podstawie tego, jakie mam myśli, decydujemy na poziomie naszych myśli. Dlatego musimy tak bardzo o to dbać. Boży ludzie mają chodzić w Bożym myśleniu. Trzeba z siebie zwlec wszystko, tak? Co jest stare w najdrobniejszej mentalności. Powymieniać, wywalić, zapłacić cenę za to. I krok po kroku przyoblekać to, co jest prawdziwe. Tak? Nie dać diabłu przystępu, to znaczy nie pozwolić mu na to, żeby najdrobniejszy element przeciwny prawdzie był w naszej głowie. Diabeł nie będzie miał do czego przychodzić ludzie. Nie chcielibyście mieć takiego fajnego czasu w życiu, że was diabeł nie będzie atakował. Fajny czas jest normalnie. Jak wiesz, że tylko i wyłącznie on jest w stanie w ogóle walić w to, że szerzysz królestwo, w nic więcej, rozumiesz? Bo normalną jest, że jak szerzysz królestwo, to on będzie w ogóle tam szalał, głupiał, wiesz, o co chodzi? Ale to już jest normalnie, człowieku, walka na zewnątrz, a nie w środku. Rozumiesz? Walka na zewnątrz to jest coś innego. Nikt ci nie mówi, że nie będziesz toczył z diabłem walk na zewnątrz. Bo on będzie atakował, rozumiesz, o co chodzi? Ale nie będziesz toczył walk w środku, bo on nie będzie mógł cię dotknąć. Diabeł nie może cię dotknąć, nie ma żadnego otoczenia walk w środku, znaczy się, to nie jest przewidziane. On może atakować służbę twoją, on może atakować poselstwo twoje, on może to atakować i to będzie atakował do końca życia. Rozumiesz, o co chodzi? Bo to jest... Ty wkładasz kij w mrowisko, to nie dziw się, wiesz o co chodzi. Wsadzisz kij w mrowisko, zamieszasz, no to człowieku te mrówki będą cię chciały atakować, tak? Z domu taki kiedyś stary rozbieraliśmy, rozerwałem ścianę, w środku było gniazdo os, tak? Rozerwaliśmy, oderwałem takie deski. Człowieku, ja byłem z daleka i odszedłem od tego, no nie? Słuchajcie, dwie osy, strażnicy, tak? No bo kilku no, tych strażników było dużo, tak? Ale twoje strażników, one we mnie uderzyły. Ja, a w ogóle odszedłem, tu gdzieś było, tutaj odszedłem. One uderzyły we mnie po prostu, nie? Po prostu, od razu. Bo widziałem, że tym w ogóle musiałem je zobaczyć, musiałem w jakiś sposób mnie ogarnąć, tak? Od razu, jakby one mnie goniły w pewnym sensie, rozumiesz? To jest normalne, rozwalasz coś, to cię atakuje, ale w środku chrześcijanin, normalnie funkcjonujący, tak, dbający o to, żeby zwlekać i przyoblekać, to on nie ma żadnych walk wewnętrznych, to jest szczęśliwym człowiekiem, rozumiesz, o co chodzi? Szczęśliwym człowiekiem, nie mającym dylematów, nie będącym załamanym, chodzącym w jakichś dziwnych w ogóle zjawiskach wewnętrznych, wiesz. Jest normalnie szczęśliwy, rano wstaje, zakłada mundur, idzie na wojnę, jak trzeba, normalnie. Tak, a w środku jest spokój, ludzi guzik. I to jest właśnie pokora. Pokora. Pokory życzę każdemu z nas. Pokory życzę mi. Pokory, która jest totalną zależnością od tych rzeczy, o których uczę. Wiara, przyjaciele, ona jest
przestrzenią naszego życia. Musimy ją rozwinąć do granic możliwości. Nasza tożsamość jest gruntem, w którym ta wiara będzie się rozwijała. Nie zaniedbajcie tego. Nie zaniedbajcie, bardzo was o to proszę. Stańmy, proszę. Ojcze, dziękujemy Ci za te warsztaty. Dziękujemy Ci za słowa Twoje. Dziękujemy, że Twój Święty Duch jest z nami. Dziękujemy, że Twoja moc przenika się każdego z nas. Ogłaszamy Duchu Święty, że Twoje słowa, one są przez nas głęboko wprowadzane teraz do naszego ducha. To tam wchodzi, to się łączy z wiarą, to przenika nasze umysły i je zmienia. Duchu Święty, my jesteśmy ludźmi znającymi swoją tożsamość. Duchu Święty, my zwleczemy wszystko to, co jeszcze nie zostało zwleczone ze starego systemu myślowego. I przewleczemy wszystko to, co jest Twoją prawdą. I będziemy, Ojcze, doskonali, jak Ty jesteś doskonały. Amen.